Witam was, Repus, to jest nowa seria z Heroes of Iron 4, oto jest mod Kaiserreich i gramy jako Królestwo Polski. Kiedyś to się musiało w końcu wydarzyć, kiedyś musiałem odpalić w końcu Polskę na Kaiserreichu, no to było nieuniknione i właśnie to robimy. Jednakże to jest pewnie krótszy odcinek z tego też powodu, że chcę go wysłać jak najszybciej na YouTube, jeszcze w momencie kiedy trwa stara seria, ponieważ chyba jak to wrzucam jest dzisiaj dopiero 7 odcinek, chcę to wysłać tak jak najszybciej, żebyście mogli mi dać porady, bym w przyszłości był w stanie osiągnąć prawdziwego polskiego króla. Wiem, że część z was będzie mi radzić na przykład coś innego, żebym poszedł na przykład litewskiego, bo później będzie można Unię zrobić z Litwą. Żebym poszedł może coś innego, bo są inne takie, a na przykład sojusz tutaj z Imperium Austriackim. A jednakże ja chcę po prostu tego prawdziwego króla osiągnąć i proszę nie tłumaczcie mi, że inne mogą być lepsze. Ja swojej decyzji nie zmienię. I na początku chciałem tylko poinformować, że pod filmem pojawił się taki fajny guzik wesprzyj. Dokładnie omówię to na dzisiejszym filmie informacyjnym, co to, jakie są bonusy i tak dalej, jednakże klikając go chyba możecie zobaczyć, jakie tam są bonusy. To kosztuje tylko 15 zeta miesięcznie, ale według mnie bonusy są wystarczające, możecie chociaż obczaić, co to jest. No i zapraszam oczywiście do polubienia filmu, my zaczynamy The Great Debate. Start, troszkę to się przesunęło? To chyba w ogóle zauważyłem, że Kaiserreich właśnie nowy wyszedł. Muzyki nie ma? Nie jest chyba za głośno. Wyszedł nowy Kaiserreich, to znaczy przenieśli Kaiserreich na inne konto na Steamie. Dlatego, że jak tam doczytałem, był problem o tyle. A, jeszcze to. Sorry. A był problem taki, że nie mogli. Znaczy tak, konto, kurwa, jeszcze to, sorry za przeklinanie, ale odruch bezwarunkowy. Może się przynieśmy, udowodnię wszystkim, że ten ruch już nie działa, żeby nie było, że ktoś mi powie, że czemu tak nie zrobiłem. Przyjdzę się na Superior Firepower Doctrine i widzicie, od razu nie ma zapewnienia doktryny. To tak nie działa, już, czy nie działało, pamiętam jak ktoś mi zwrócił chyba pół roku było od tej aktualizacji. Po prostu, ja już wiedziałem dawno, przełączyłem, ale ktoś mnie i tak upomniał chyba ten na streamie, czemu ty zrobiłeś tak, a nie inaczej. I ludzie musieli mu tłumaczyć. Okej. Wracając do tematu, o którym zapomniałem, tak na serio. Ten odcinek jest krótszy, z tego jeszcze Polska nie zginęła. Gram po angielsku, ponieważ mod tego wymaga. Jest tłumaczenie Kaisera, ale co prawda ja wolę jednak już jak mody to angielski, no chyba że mody są stworzone z myślą również o polskim języku, no to też mogę się wtedy jeszcze zgodzić na polski. Assassination of President Kerenski, to jest tradycja w tym modzie, no i właśnie, aha, już wiem o czym mówiłem, Kaiser został przesunięty na inne konto, na Steamie, ponieważ tamto konto należało poprzednio do jakiegoś konkretnego gościa. No i a do Kaisera pracuje cała ekipa. A właśnie, może bym tak zobaczył jeszcze, brakuje mi stali i produkuje. A czy poświęcić to na stal? No może niekoniecznie. No i właśnie cała ekipa na tym produkuje. I był problem, na przykład jak ten gościu wyjeżdżał sobie na wakacje czy gdzieś i akurat nie był w stanie na przykład rzucić aktualizacji do Kaisera. No i był po prostu wielka debata, jest kontynuowana. I możecie pytać także historię o Polsce, jeżeli chodzi o Kaisera i tak dalej, i tak dalej. Ja tam mniej więcej ogarniam to wszystko, tutaj jest charter Mussolini i tak dalej. No i właśnie, jak gościu wyjeżdżał na wakacje, to nie było, nie byli w stanie zrzucić aktualizacji, bo gościu po prostu nie dawał hasła i tak dalej do swojego konta dostępu. No to po prostu przenieśli oficjalnie Kaisera na inne wspólne konto na Steamie i dzięki temu są w stanie teraz wrzucać regularnie aktualizacje. A obecnie się tam 12 faktorii, konwoje niepotrzebne, ale są. Tutaj tak wisą o zboże dajemy i krzyżacy nam blokują niestety dostęp do morza. Ogólnie Polska jest niezależnym państwem, ale co prawda daje przemarsz wojskowy Niemcom, którzy ich wyzwolili po pierwszej po Weltkriegu? Tak to chyba było. A tak, nie, to jest tradycja akurat. Myślałem, że już jakiś szybki event wyskoczył. Travelius elected in France. A myślę, że kolejną świetnie. Czarny poniedziałek. A myślę, że kolejną serię zrobimy sobie z komunistycznych Włoch, gdyż komunistów jeszcze nie było tutaj. A byli Rosjanie jako wtedy chyba nacjonaliści czy coś w tym stylu.
Była Kanada, była Turcja, były Niemcy, ale nie było jeszcze komunistów. I chętnie bym zrobił komunistów we Włoszech, biorąc tutaj jedną z tych partii Mussoliniego i Mussolinim podbijając wszystko. Zacznijmy w ogóle, jakich mamy generałów. Generałowie Antonowicz, Rummel, tutaj wszystkich raczej... Witold Pilecki jest jako generał. Szanuję. Józef Piłsudski jest jako marszałek, ale co prawdopodobnie... No raczej on zginie za chwilę, nie pewnie jakiś event, że Piłsudski nie żyje. Ale na razie już tak honorowo go przypiszę tutaj. No i właśnie, Polska została uwolniona z tego, co wiem, po pierwszym Weltkriegu. I Polska jest obecnie niepodległa. Jednakże ma tutaj... Germany is in heavy economic crisis and our dependence on them... Our farmers are making no money. It seems that this summer will be hard for Polish people. We need to take countermeasures before the unrest begins. Mogę stracić cywilność. Change in social conservatives, authoritarian democratics, market rebellers, the kingdom of Poland will be known the Polish Republic, PP becomes the ruling party, stabilność minus 10, elekcja co 4 lata, PP. Partia patriotyczna, party leader the same, to chyba nie, regency council the same. Ja bym jednak wolał zostać przy monarchistach, dlatego po prostu dam stabilność minus 5%. Może bym jeszcze wywalił samoloty na razie. Kontynuując, jeżeli nic mi teraz nie wyskoczy. Polska została wyzwolona, jak to Niemcy obiecały. Jednakże Polska jest otoczona przez dwa wielkie sojusze. Przez Reichspakt od zachodu, północy, wschodu. German Industrial Dominance tracimy. No i od południa przez Austro-Węgry, których przydupasem jest Galicja, Lodomeria. Więc tak na serio Polska nie może nigdzie się rozwijać. I Polska jest zależna od tych dwóch państw, które zwyciężyły Wielką Wojnę. Czytam Weltkriega dokładnie. No i Polska tak czy tak, mimo swojej niezależności jest zależna. No i jest małym państwem, to trzeba przyznać. Patrząc po tym, jak Polska wyglądała rzeczywiście po pierwszej wojnie światowej, także w prawdziwym świecie, no to tutaj mamy tak, no nie wiem, 1/3 tego? Między połową a 1/3 według mnie. Tutaj brakuje... Dobra, Gdańska to może nie liczmy, że było tak bezpośrednio, on od razu nie był polski. Później chyba tam już w 38 już tak rzeczywiście powoli wchodził ten skład polski, aż Niemcy hurdur i wszystko wzięły. No i tak, tutaj Westprussen, czyli Pomorze po prostu, bo to jest Pomorze Zachodnie. Poznań. Tutaj Lwów, czyli cała Galicja, która jest oprócz tej części, bo to już była rumuńska część. Tu chyba nie było nasze. Ale tutaj chyba Berec. To mniej więcej było nasze. Więc w sumie rzeczywiście tak. 1/3. 1/3 kraju pozostaje za naszym państwem, które rzeczywiście było po pierwszej wojnie światowej. Ja tak myślałem, czy nie zrobić sobie zamiast tej serii, którą mamy obecnie, zrobić serii z Polski współczesnej w Europie Universe Age 4. The Council District. High is meaningless, high is everything. The most recent debate to eternal enthrall the members of the okay, has to do whatever or not to true king of Poland needs to be at least as tall as the last king of Poland, so as to be more imposing, his stature, true progress seems... Kurczę. Ja szczerze przyznam. High is meaningless, nie rozumiem, o co chodzi, ale wezmę high is everything. Prawdopodobnie wszystko zjebałem, ale dlatego ten odcinek jest krótki, ponieważ jak więcej zjebał i byście mi to napisali jeszcze dzisiaj, ponieważ dzisiaj jeszcze zajmę się za nagrywanie Wojny Krwi, gdyż już kilka odcinków nagrałem z Wiedźmińskiej Opowieści. No i jakbym coś zjebał, to 20 minut rozgrywki to już nie taki wielki ból, żeby nadrobić. Maneuvers in the Carpathians. Rumunia coś tutaj się bawi, tak dalej, a Rumunia chyba nie jest przydupasem Austro-Węgier.
Ten mod jest bardzo, bardzo fajny. Kaiser Rush ogólnie jest wyrąbisty. I największy tego problem jest to, że tutaj tyle tego wszystkiego napchane, że on bardzo wolno chodzi. Znacznie wolniej niż podstawowy Hearts of Iron 4 i to jeszcze szczególnie w późniejszych latach. To prawda, on nie dorównuje powolności Black Ice'owi, ale jednak to jest bardzo, bardzo wolne. Myślałem, że dywizje się przeszkoliły The First International Congress, a Polska jest bazową monarchią, dlatego że jakby odrodziła się spod pozwolenia Niemiec, które też są monarchią, to raz, a poza tym po Wielkiej Wojnie nadal popularnym ustrojem jest monarchia. To prawda, w Europie już coraz mniej, ponieważ jest tylko tutaj w Niemczech, jest Austro-Węgrzech, ewentualnie patrząc po przydupatach Austro-Węgier, a to też można jeszcze powiedzieć, że tutaj jest jakaś monarchia, chociaż nie wszędzie. A chyba w Hiszpanii jest monarchia, czy w Irlandii? Nie powiedziałbym, że w Irlandii. W Rosji, no też to nie jest car, chociaż on może być chyba carem również. Już tutaj zaraz wezmę się za event. The Death of Pius XI. Tutaj jest jeszcze chyba sultanat, więc też monarchia. I jeszcze monarchia jest tutaj, w Dominion of Canada, gdzie spieprzył Edward chyba VII to był? I teraz jest Edward VIII. A French Republic to Republic, więc tutaj nie ma co liczyć, a tutaj są komuniści. Więc to jest całkiem popularny ustrój, jeżeli chodzi o kulturę europejską, o tak to może się wyrażę. A dlatego Polska została też monarchią. Local national leader Adam Daboszyński decided to mobilize his branch of the Patriots for saving Poland. Organization and marching through Poland. Dobra, trochę już zrobiłem. Things however did not peaceably as Daboszyński decided to disarm the local police after syndicalists attacked his men. No to ciekawie będzie, a my zyskujemy jakiś... Nie zyskujemy, kochany Kaiserreich. Tutaj pójdźmy może w budowę w takim razie, chociażby jakoś się rozwijać. Jak nie politycznie, to chociaż ekonomicznie. Nasze 12 wspaniałych dywizji na razie szkoli. Nie widzę sensu, żeby na razie lecieć, żeby forsować dywizję w tym momencie. Bym przetrenował to i bym sobie zaraz na spokojnie porobił kolejne dywizje, ale co prawda mam poza tym tylko 140 tysięcy ludzi. Co oznacza, że nawet drugie tyle byśmy nie byli w stanie zwerbować. Dlatego nie ma według mnie co się spieszyć jak porobać. Mamy jakieś claimy w ogóle albo kory na to? Poznań i tak dalej? No nie, ewentualnie możliwe, że eventami byśmy zrobili. Znaczy eventami, celami narodowymi. Cyk. Tutaj żadnych takich celów narodowych na wojnę nie widzę. The size of the desk in council members, many are of it, but many are against, and factions have divided members of the council around their perceived votes. The debates have been printed on the front of Polish newspaper. Czy należy zwiększyć ilość Sejmu? Oczywiście, że nie. Wiecie dlaczego? Gdyż tak na serio, Sejm nie ma żadnego znaczenia. Szczególnie nie wiem dokładnie jak to było podczas w 20-leciu międzywojennym, ale Sejm tak na serio nie ma żadnego znaczenia obecnie. Dlaczego? Ponieważ nieważne czy mamy 250, czy tam ile teraz mamy, 230, nie wiem dokładnie ile mamy posłów, ale nieważne czy mamy 230, czy mielibyśmy 100, czy 50, czy 23 na przykład, ale to nie robi większej różnicy. Dopóki po prostu posłowie zachowują się tak, jak partia im jaki jest program partii i to, co szef partii rozkaże. Już tutaj nie mówię tylko o PiS-ie, zawsze tak jest. Kiedy było ostatnio tak, że jakiś członek PO walnął stół i powiedział, że to, co robi PO, jest niedobre? No nie było. Kiedy jakiś PiS, ten korwinista tam... Nie, korwina nie ma w rządzie. Jakiś ziomek z SLD tak zrobił na przykład? No nie ma. Każdy poseł robi to, co robi każdy jego szef, ponieważ on jest wybrany na 4 lata. Jeżeli chce być wybrany na kolejne 4 lata, to musi być grzeczny, żeby szef mu na to pozwolił. Ewentualnie musi startować z innej partii lub założyć swoją, a wtedy to już jest trudno.
albo musi się podporządkować kolejnej partii. Oto według mnie po prostu zwiększenie liczby osób w Sejmie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ wystarczy na przykład, że nawet jakiś ziomek, o tak, jakaś partia dostaje 50% głosów na przykład, tak z góry, i ma ponad 50% miejsc w Sejmie. No to już to niepotrzebne jest, ponieważ starczy, że jakiś ziomek, który zarządza tą partią, by po prostu głosował i robił same ustawy, jako sam jeden, ewentualnie, żeby musiał przebić konstytucję, te 66%, czy tam 2/3 głosów ogólnie, no to ewentualnie mógłbyś tam próbować kogoś ogarnąć. No ale chyba rozumiecie mój tok myślenia. To jest jedna z rzeczy, którą wyciągnąłem, jeżeli chodzi o słuchanie Korwina i Maxa Kolonko. W wielu rzeczach się z nimi nie zgadzam, no ale otworzyli okno na nowe perspektywy, a nie tylko to, co kiedyś wszystko było w telewizji. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem wiadomości, jak byłem dzieciakiem, nie tam gimnazjum, początek, chyba tam podstawówka, i zwiększali wiek emerytalny. Ja myślałem, że to dobrze, no bo w sumie 2-3 lata dłużej popracujesz, ale masz znacznie więcej hajsu, tam było jakieś chyba 80% podwyżki mówili, czy coś w tym stylu. Myślę, ej, no spoko, tylko że w sumie teraz uświadomiłem sobie, że nie powinno być czegoś takiego jak wiek emerytalny. Dobra, zaraz. Nie powinno coś jak wiek emerytalny, tylko według mnie osobiście każdy powinien przejść na emeryturę wtedy, kiedy uważa, że powinien przejść, a niekoniecznie dopracowywać kolejne lata. Więc jeżeli ktoś by chciał przejść na emeryturę w wieku 50 lat, mógłby przejść na emeryturę w wieku 50 lat, ale miałby stosunkowo niższą emeryturę niż osoba, która przepracowała więcej lat po prostu i tyle. Solusz, to kupnie by się okazało, że przechodzenie na emeryturę w wieku 50 lat jest bardziej korzystne niż robota. I no w sumie mogły być małe problemy, to by trzeba było wszystko ogarnąć tam na poziomie mikro-makro. Now we face this crisis, a weak economy and crisis of authority caused by the former. The police and the army are having serious problems keeping the country together. We need to seriously rethink our policy. The regency casting must be elected a king now. The government collapses. Invite the military to form the new government. Paternal autokraci, czy chyba ci dokładnie, Władysław Sikorski by zyskał władzę w kraju. Ja chcę króla. Ja chcę króla. Nie chcę, żeby militarni rządzili, ja chcę króla. Jest ciekawe, czy z Polski można by zrobić drugie hitlerowskie Niemcy. Kup de etat in Siam. Kurczę. Serio, Uber mi wysyła wiadomości, żebym tutaj skorzystał z ich oferty, która się kończy za 2 dni, tak, i tak samo co tydzień non-stop. Chairman, okej. A ogólnie kiedyś, jak byłem w Warszawie, pobrałem Ubera, bo chciałem tam ewentualnie z nich skorzystać, bo w Pile tam też w Koszalinie nie ma Ubera. The Council Regains Focus, okej, na razie nic nie zostało wybrane. Tutaj nie ma Ubera, to chciałem wyprowadzić Ubera, bo ponoć tańszy niż taksówki, pobrałem to, ale był nie wiem, czy to było normalne, ale nie mogłem się po prostu zalogować na tego Ubera już. Próbowałem, szukałem problemów, jakiś był tam problem, ale nie było żadnego rozwiązania podanego, a dlatego się troszkę z tym męczyłem, ostatecznie olałem Ubera i nigdy z niego nie korzystałem, tylko stworzyłem tam konto i teraz na maila i na SMS-y wysyłają propozycje, jakiś tam ofert. Świetnie. Jak to wygląda dokładnie? Pilecki cały czas trzyma tutaj, ani Piłsudski, ani Pilecki nie ma żadnego rozwoju, więc na razie Command Powery praktycznie nie ruszam. Czy to jakieś wojny na świecie w tym momencie? Okej, wygrane elekcje i tak dalej, Current Wars. Necht kontra Jabal Shamar. Xibel kontra Mongolian War. Mongolia przegrywa. Ło. Bo o tym gościu czytałem, to on ma bardzo ciekawą historię. Polecam po prostu poczytać o Romanie von Ungern Sternbergu. On jest całkiem ciekawą przeszłość ma. Nie mogę wysłać Atacza, bo chciałem wysłać Atacza, ale political powery są potrzebne. Ale ich nie mam nawet na własny użytek. Zobaczymy, co się stanie, jak skończy się The Great Debate. I wtedy ewentualnie skończymy odcinek mniej więcej. Gdyż jeżeli coś szanie, to chciałbym, żebyście tutaj
A ten tu King. Okej, ale ja nie chcę waszego króla. Abyssinia declared war on Eritrea. Eritrea revolts. Zaraz się skończy wielka debata. Skończyła się. Na razie nic nie mogę zrobić, ale mnie to nie dziwi. Także nie mogę tutaj nic wziąć, chyba że tutaj jest jakieś drzewko dalej, ekonomiczne do czarnego poniedziałku, nie ma. Więc, żebym tylko nie był tak bardzo zależny od Niemiec. Dobra, zobaczmy co zaraz wyskakuje, to może być ważne. Lithuanians and the Commonwealth. The Lithuanians have declared a new interest in recreating the Commonwealth. While in the past Commonwealth was a major power in Europe, it eventually was destroyed by Russia, Austria and Prussia. Gówno zostało zniszczone również od środka przez wiele, wiele lat. Because of this, some people have said we should forget the Commonwealth and instead start the election for a king. What should our response to be? Be to the Lithuanians. Ban Mindaugas from the election. Dokładnie. Nie będę brał Litwina na mój tron. No, mimo, że mógłby nawet się z nimi zjednoczyć. Oni mają tutaj pewnie troszkę dywizji, troszkę ludzi. Bym ich kory dostał. I kory na wiele prowincji. Ale to jest silna, niezależna Polska. I zyskuje pepeki. We need a Polish king. To dla mnie jest najważniejsze. Tutaj bym zmiana w paternal, social, a ja chcę autoritarian democratic. Chcę, żeby Polska była Polską. I Augustyn I Czartoryski został królem. Chyba tak się dzieje w tym momencie. Dokładnie. A true Polish king. Write a new constitution. Lecimy, cyk. Startuj. Może jeszcze te 56 dni rozegram, bo widzę, że nic tutaj nie schrzaniłem, na to wygląda. The regency is finally over. Poland elects a new king. Jeżeli chcecie, to możecie dokładnie przeczytać. Augustyn I Czartoryski zostaje królem. Tutaj mogę sobie przypisać pana. Najlepiej jest wziąć gościa z naszej partii, z tego powodu, że inaczej dostajemy tutaj eventy, że popularność innej partii się zwiększa. Dlatego najlepiej wziąć Kowalewskiego, Decryption Supply Consumption, albo tego pana, Rajewskiego. Ewentualnie czy jest coś... Oni oferują mało, 0,03, więc nie płaczę w sumie jakoś zbytnio. Ten też dosyć mało, chyba to jest bardziej opłacalne możliwe nawet. A wezmę go, ponieważ nie mogę wziąć nikogo innego. Ktoś mógł powiedzieć, że te pepeki mogą wydać na coś innego, jak na przykład na dziwki i koks, ale jednak wydałem na doradcę politycznego, więc bywa. Signing the Pacta Conventa. Position like the Pacta Conventa was a congratulement. Okay, this pact signed by elected kings from do tego. Okay, as symbolic gesture of king ascension to throne. The same has written a new Pacta Conventa for the king to sign. A king has not ruled the Polish people for almost 150 years and many have come to see the king's signing of this document as de facto beginning of Poland's new age in the modern world. Żeby tylko Pacta Conventa nie polegało na tym, co było kiedyś, że to są chyba te prawa szlacheckie, z tego co pamiętam, że szlachta ma epickie prawa. Właśnie, jak wygląda budowa w ogóle? Jedna fabryka nam się chyba zbudowała. Deutsch Ostasien declares wars on... Serio? Ja z tego co pamiętam, jak grałem Niemcami, nie miałem żadnego problemu z tym i żaden bunt mi się tutaj w Indonezji nie zrobił. Co jest ciekawe? Kurczę, zrobiła mi się jakaś fabryka, czy nie zrobiła? Indochina declares independence. I zaraz Indochina dołączy do komunistów. I tutaj już mamy drugi Weltkrieg. Zaraz. Necz wygrywa, ci jeszcze się bronią w prowincji do ostatniego człowieka. Szanuję za to. Ale najważniejsze, żeby wykrwawili jak najwięcej Arabów. Albo żeby po prostu Arabi siebie nawzajem wykrwawili. No i niestety oni, ten Jabal Shamar pada. I Necz niedługo zmieni się w Arabię Saudyjską. Dokładnie. Niestety. Właśnie tak się to skończyło. W ogóle...
A ciekawe, że Wielka Brytania tak tutaj ingerowała w Indie i tak dalej, a na przykład w ogóle nie zainteresowała się tymi terenami. Znaczy, no prawda, Iran był tam pod wpływami Wielkiej Brytanii, tu niby też, ale wpływy wpływami, a jednak posiadanie terenów to druga sprawa. I tam wszyscy rzucili się na ten wyścig w Afryce, a nikt nie rzucił się na wyścig tutaj. Afganistan, znaczy no Brytyjczycy bili Afganistan chyba przez jakiś czas. A nikt nie rzucił się na Afganistan, nikt nie rzucił się na Iran, a nikt nie rzucił się tutaj na Półwysep Arabski tak na serio, jak już Turcy się stąd wycofywali. No i to troszkę mnie zastanawia. Ale w sumie nie ma co drążyć już tematu. A mógłby ktoś na przykład napisać, jak to było naprawdę, bo ja tylko takie przypuszczenia daję swoje. A wiem, że na pewno Brytyjczycy bili się kiedyś z Afganistanem i nie udało im się. I był taki fajny obrazek w ogóle, jak wyglądał wojny w Afganistanie, patrząc ze względu na różne państwa. I było pokazane, jak w Afganistanie wykrwawili się Macedończycy. Zresztą w sumie nie jest prawdą tak na serio. Że tam w Afganistanie wykrwawili się Macedończycy, a wykrwawili się Brytyjczycy, a później się wykrwawili chyba Kumuchy ZSRR, a później się wykrwawili Amerykanie. I chyba tak to było. Write a new constitution przez 70 dni. Zobaczmy, to jest reform the monarchy albo an absolute monarch. To kusi, ale ma słabe boosty. Daily political power cost. I paternal autokraci rządzą bardzo mocno i to by mi bardzo mocno zwiększyło stabilność tak na serio chyba. Ale type base stability, no, reforma byłaby dobra. Ja od razu political power mi daje za konstytucję. Dobra, napiszę nową konstytucję i widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja pewnie tutaj puszczę takie 2 miesiące, żeby przybliżyć się do tego eventu, bo chyba nic się nie wydarzy. Political crackdown, no to chyba nie trzeba akurat brać. Nie, police crackdown, sorry. No i widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ten odcinek nagrywam tak, że możecie na niego odpowiedzieć, możecie wpłynąć na kolejne odcinki. Jednakże... A kolejne odcinki będą nagrywane na zapas, z tego też powodu, że studiuję i muszę po prostu mieć zapas filmów. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!